Naszym gościem jest poseł Stanisław Szwed. W Sejmie trwa dyskusja na temat waloryzacji emerytur. Premier już w exposé mówił o tym, że będzie to waloryzacja kwotowa. Jednak ta waloryzacja jest tak naprawdę bardzo niska. Jak pan poseł odniesie się do tych właśnie spraw związanych z emeryturami Polaków? Szumna zapowiedź premiera o tym, że zmienia się waloryzację procentową na kwotową, skończyła się tym, że mamy pilny rządowy projekt, w którym jest kwota waloryzacji jednakowa dla wszystkich emerytur. Rząd wyliczył, że będzie to 71 zł. Oczywiście nie jest to waloryzacja, jest to po prostu dodatek do emerytur. Można by było mówić o waloryzacji, jakby wszyscy w Polsce mieli jednakowe emerytury. Tak nie jest. Tutaj jest obawa, że Trybunał Konstytucyjny zakwestionuje to. My również w swoim programie mamy zapisane waloryzację kwotową, ale mówimy o waloryzacji kwotowej zróżnicowanej. No dzisiaj jest tak, ten projekt wygląda tak, że każdy dostanie jednakowo po 71 zł. I faktycznie jest tak, że ci o najniższych dochodach trochę zyskają, ale jest też ta druga grupa, która na tym straci. I to jest takie napuszczanie jednej grupy emerytów na drugich, no i szukanie oszczędności w budżecie państwa kosztem emerytów, na co my się absolutnie nie zgadzamy. Skandalem jest i to, że dzisiaj w Polsce najniższe emerytury, najniższe renty są na niskim poziomie. One są na takim poziomie, że dla wielu nie wystarcza po prostu na przeżycie. Muszą ośrodki pomocy im pomagać i na to się zgadzamy. Nasz pomysł był taki, aby przynajmniej w tym roku, bo ustawa jest tylko na ten rok, 2012, czyli nie rozwiązuje problemu na następne lata, aby ten jednorazowy dodatek zwiększyć do kwoty 84 zł z 71, czyli o 13 zł więcej. W minimalny sposób by to pomogło tym najniższym emerytom i przygotować nowe rozwiązania, już tak mówię, w postaci waloryzacji kwotowej, ale już zróżnicowanej, czyli tym, którzy mają najniższe dochody, dać zdecydowanie większe podwyżki, a tym, którzy mają obecnie emerytury na wyższym poziomie, ta waloryzacja kwotowa byłaby wtedy niższa. Niestety nasza poprawka zarówno na komisji, jak na posiedzeniu plenarnym nie uzyskała poparcia rządzącej koalicji, czyli tak naprawdę emeryci na rękę dostaną po 57 zł więcej, co, tak jak powiedziałem, nie rozwiązuje tego głównego problemu, czyli najniższych świadczeń w Polsce dla emerytów i rencistów, z którym jest największy problem dzisiaj.